idziemy do góry zobaczyć, co tam jest. Nie? Kurde, zgubiliśmy auto. Nie wiemy, gdzie jest auto. Idziemy teraz. Nie wiem, no. Na nawigację będziemy szli. Jest gorąco jak nic. W aucie mamy 28 stopni. Także jutro powinno być jeszcze cieplej. Wszyscy są w krótkich galotach. Jedziemy na Navi i jedziemy przed siebie znowu w ciekawe miejsce. Robert się trochę przespał. Potem znowu się trochę prześpi. Jak polotamy, nie? Robert? No, będziemy widzieć. Ja będę zmęczony. Zobaczymy. Obiad zaliczony, porządki porobione, chomiki i rybki zaopatrzone, nie? I można jechać, co? No ja. No to jest podstawa. Jak się ma wolne, no to jest więcej czasu, żeby cokolwiek zrobić, no. A tak to jak w tygodniu, no człowiek ściśnie za przeproszeniem dupę. Nach 300 metern zrobi wszystko, ale czuję się zmęczona, tak? To jest takie, no trochę ktoś się wyspał, ktoś tam ten i tyle na ten temat. Jak tam benzyna, cena widzę w tym momencie 2,01 2,01 euro super. Diesel euro 99. No, no, święto jest, ceny stoją w miejscu, także jedziemy dalej. No i jedziemy teraz w kierunku Leverkusen, jedziemy do parku, ale całkiem innego parku, którego też nie znamy. Zobaczyła na mapach Google i w tamtą stronę zmierzamy. Za 22 minuty powinniśmy tam być, więc zostańcie z nami. Jesteśmy w Leverkusen. I tak, jesteśmy już jakieś, nie wiem co to jest, centrum, nie znam tego miasta, bo rzadko tu bywam. Robert tak samo nie, dlatego jeździmy na nawigacji. I tak, odkryliśmy na mapie, że Leverkusen leży nad Renem. Po prostu nigdy się temu nie przyglądałam. Ty wiedziałeś o tym? No, także no ciekawie może być. Zobaczymy, gdzie to zajedziemy. Za 4 minuty powinniśmy tam być. Także zapraszamy do dalszego oglądania. Co powiesz, trochę wiecznie dzisiaj, nie? Ale przy wiatr niż tachica. No, serio? No to... Szli. A tam nie idziemy, on chce tam iść. O to pójdziemy, no po co go denerwować będziesz? Dobra, to idziemy. Co powiesz? Kasi patrzy na te oko. Rączka, czekałeś na mnie. Ciekawe, co to za miejsce jest. Jest tu duży plac. To jest plac zabaw. Ja cię smolę, co tam jest, wiesz co? Może ten. Się bawić. Może tam będzie dużo ludzi, wiesz o co chodzi? Tam już nie będziemy kręcić. Ofen, tak łazić z tym, wiesz o co chodzi? O trochę tak głupio. A tutaj niedaleko jest jeszcze ten. Teren i możemy tam właśnie się jeszcze przejść. No, no. To lecimy. Lecimy się, Kaspi się wybawi trochę i potem dalej lecimy, nie? Robert?
taki plac. Chodź, Kaspi. On chce przed siebie. Patrzcie, ile flagów tu jest. Flag. Paulina. Co to, żydowska flaga tu jest? Nie, ja myślałam, że to żydowska flaga. Ej. Fajnie tu, nie? Kaspi tylko do przodu chce. No dobra, to idziemy. Tu jest fajna rzecz. Taki żywy opłot. Ciekawe, co tam jest, nie? Tam. Tam w tej dziurze. Idziemy tam do tej dziury, Kaspi. Pogoda. A serio jest fajna. Grzeje w czachę jak nie wiem. A słońce świeci. Jest. Ale to są fajne tereny. Nie? Kolejna fajna rzecz, którą my spotkali. Kurna, ale Leverkusen to jest miasto zagadka, nie? Tu nas. Robert, mi się wydaje, że tu jakieś imprezy robią. Widzisz takie te? Wszędzie jakieś kosze. Całkiem możliwe. No bo są takie, widzisz? Takie, no, coś tam małego musi stać. To jest ciekawe, nie? Tutaj siłownia jest. Siłownia na placu. Kurwa, bym w tym upale nie mogła, ej. Ćwiczyć, napieprzać. Nie? Takie coś. Dobra, lecimy do przodu, no to idziemy dalej, nie, Robert? Tu jest Robert. Idzie na taki most. Idziemy do góry. Zobacz tam, jaka wieża jest. Ja, telewizyjno. Jesteśmy nad drogą. A tam jest taki komin od tej fabryki Bayer. To my tam byli ostatnio. No, tam ten japoński ogród tam był. Ten jest niedaleko po prostu od tego miejsca, gdzie my ostatnio byliśmy. A tutaj ładna rzeka. Dokładnie. Wow, patrzcie. To jest jakiś partio, a co? Robert. Ale ten fajnie, a jakie pole. Cała rzeka, patrz. I szczere pole, i świerszcze usza. Takie coś, nie, Robert? A ładna okolica. Mi się połazić, Kacprowi się podoba, nie? Co? Ja. Dobra. Co będziesz patrzeć? Patrz, gdzie tam? No, tam, gdzie tam. Te ludzie są? Tam też był wyzew taki, ala. A jakie to fajnie, ej. Tam to idziemy. No, no. Co? Czekaj, czekaj. Może ja. Jest za szybko. Lecimy. Tam jest ta fabryka. Tam ten komin. Gdzie my to wlezi? W takie haszcze. Co my tu robimy? Jak tu się nogi idzie połamać. Dobra. No, uważaj, takie duże kamienie są. No ja? Aj tu rybami wali, mnie rozwali. Uf. Trzeba włazić, ale Paulina nie ma z tym problemu. Właśnie, tu ludzie są.
takie statki pływają, a i tak blisko statku to ja nie byłam. I to jest ren, ja? No. I to jest ren. Taki... Od strony... Od takiej industrii gebiet. Ale patrz, tu się ludzie nogi moczą, nie? Teren przemysłowy. Patrzcie. Takie rzeczy, nie? Podejść do tej wody, bo nie wpadnie. Kacper lubi takie adrenalina. No. Nie? Dobra, Kacper, lecimy z tym, chodź. Czekaj, czekaj, popatrz jaka czysta woda jest. Widzisz? Jest, fajnie. To jest, ja bym nie powiedziała, że taka czysta woda jest. Tam jest cały te fabryki, to wszystko, widzisz? Fajny pusin. Poczekaj, nie łaź na mnie. Ja już idę. I zaś poszli w krzaczory. Nie? No, takie fajne, tajne przejścia. No, a po co okrążać? Padam są parasole. Lala, nie? I zaraz wyjdziemy na główny chodnik. No, no. To idziemy, idziemy. O, tam jakoś knajpa jest. Nie wiem co tam jest, ale... Fajnie by było sobie tam posiedzieć, nie? No, u nas to nierealne. Taki ładny taras. Widokowy. Z widokiem na Ren. O. A ile żarcie musi tam kosztować? No, na pewno dużo. Więcej niż w arkadach, co byś tam poszedł na te grillowane. Podejrzewam. Z tym widokiem. Z tym wszystkim. A tu co? Tu zejście do statku, czy co? Jakiś taki, taka przystań. Ja, ja. Widzisz to? Fajnie, nie? Co? Dobre miejsce. Desperados. Całe dwie puszki tam były takie, takie... Takie fasy, takie beczki były, widziałeś? Aha. Ktoś tu dobrze popił. Imprezka była. Ja? Hulala, wczoraj hulali. Na pewno. A dzisiaj odrabiałem praca, bo jutro muszą co niektórzy iść do roboty. Nie? Pewnie i tak. Ja mam 3 dni wolnego, to nie muszę. Nie, ty możesz jeszcze dzisiaj ostatnia nocka. Aha, no ja. Ha, ha, ha. Ja mam wolne. My się tak zmieniamy. Raz ten, raz ten. Ale patrz jaka fajna pogoda. To jest niebo dzisiaj. U nas tutaj, gdzie my jesteśmy. O, tu są jakieś imprezy robione. To jest jakaś scena. To jest jakieś... Jeszcze jedno ujęcie. Tutaj. A tam już nie możemy. Kaspi! No dobra, pójdziesz do końca, zobaczysz ślepą uliczkę, będzie ok. To wygląda jak scena jakoś. Nie? 100% jakiś ten i tu się ludzie bawią, chyba jakieś imprezy są. Parties tu robią. Nie? A tam na górze co jest? Ciekawe co tu na górze, jest jakiś taras widokowy czy co? Tu po schodach, obejść. Możliwe. Tu gdzie w leś chyba, nie? Windą idzie wjechać, czy nie? No idzie wejść.
A tam idzie przejść na drugą stronę, zobacz. Tam. Zobaczymy, co tam jest. Fajnie się krzaczki rosną. Bardzo, bardzo zadbane są tereny. Auf die Treppe, Kaspi. Schody. Idziemy do góry zobaczyć, co tam jest. Nie? Kaspi na schody to pierwszy. Tu są my wysoko. Jeszcze wyżej niż my byli. Droga. A tam jakiś plac. A tu takie małe, to jest plac do minigolfa. Kiedyś na takim czymś grałam. Tu jest fajnie, tu nie ma tyle ludzi. Idzie trochę tak poddychać, nie? Tu jest jakiś kościółek, nie wiem co to jest, chyba kościół, nie? W cieniu jest fajnie, bo w tym słońcu no żarzy po głębie. Grzeje ci w pałę. Jak ktoś ma łysą pałę, no to... Pozdrawiamy nie, brodacza Adi i Tomi 76. Także nie polecamy wam tego upału, co teraz się zbliża i teraz już poniekąd prawie u nas już jest. Nie, Kaspi? Tu mamy taki kościółek. Leverkusen. Właściwie to jest centrum, albo ja nie wiem co to jest. Chyba centrum, nie? A no jeszcze dużo... do centrum będzie daleko jeszcze. Ale to są takie zakamarki ciekawe, bo powiem, że nigdy tu nie byłam i bardzo mi ciekawe miasta takie obok, co są. Nie tylko Kolonia, nie tylko ten. Leverkusen, widzę też fajne miasta. To, że ma fajne ukryte takie zakamarki, może tu miejscowi wiedzą o tych wszystkich zakamarkach, ale ja tam o tym nie wiem, więc znaczy się my. Ale jest fajnie. Kurde, zgubiliśmy auto. Pierwszy raz się tak zdarzyło, nie wiem jaki tam jest adres w ogóle. No teraz będziemy szukać auta, bo się zgubiliśmy. Nie wiemy gdzie jest auto. Idziemy teraz, nie wiem no, na nawigację będziemy szli. Jakby są my w ogóle, byliśmy tu? No nie. O masakra! Trzeba wbić ten adres z komórki, to co myśmy, na które byśmy przyjechali. No i tam już się odnajdziemy. Ja, ale my na tym adresie do końca nie byli. No dobrze, ale to już będziemy wiedzieć mniej więcej gdzie jesteśmy. Punkt orientacyjny. Ja. Aha, ja wiem, bo my przyszli stamtąd. Tam z przodu, a my jesteśmy tu z tyłu. No. I my w dobrą stronę idziemy, tylko nie wiemy dokąd. Nie czujemy się pewni. Nie, jesteśmy bardzo niepewni. To jest niepewna i niebezpieczna sytuacja. Ojej, jesteśmy gdzieś tam, nie wiem gdzie, w jakim miejscu. A tu jeszcze Kaspi. A tu jeszcze Kaspi i wariuje nam. Po drodze i musiałam go nieść i Robert musiał przyjąć pałeczkę i po prostu tak Kaspi szarżownik jest za 200 metrów Albert Einstein Strasse. No teraz teoretycznie powinniśmy tam. Gdzie? Nie, tam. Mir się tak wydaje. Auf Berzeliusstraße nach Nordwesten Richtung Albert Einstein Straße starten. Ja nie wiem, gdzie my jesteśmy. Kacper ma komplikacje. My tutaj w pławce. Kacper, wyprowadził nas w pole. Kolejny raz. Ale w tamtym razie mieliśmy się odnaleźć. Nordosten Richtung Kaldüsbergplatz starten.
Adolfstrasse i potem w lewo. Gdzie? Do czego? Dwie minuty niby tam jest. Teoretycznie. Nach 200 metrów links abbiegen auf Albert Einstein Straße. A, czyli teraz musimy iść prosto i za 200 metrów skręcić. Robert. Ja nie mogę. A Elas wkopałeś Kaspi. Wiesz co? Wstydź się. Kaspi lubi podróże z przygodami. Bez tego się nie obejdzie, nie? Wszystkim znalazłam takie fajne, o, parę takich fajnych różnych miejsc. Jest taki wiatraczek z taką rurą i Kaśpi z papą. Myśmy się zgubili. O, zgubiliśmy się, szukamy auta. Ale już wiemy, już mniej więcej wiemy, gdzie mamy iść. Ja, bo my weszli od innej strony teraz do tego parku. Ten park jest ogromny. Przypomina sobie ten wiatrak. Ja. Bo my z innej strony jego byli, bo my mieli go z prawej strony, a nie z lewej. Ja. A my teraz weszli z drugiej strony. No i tu jest tak, patrzcie, jak fajnie. Patrzcie, tu kwiaty. Nie? No ładnie. O, tu też jest fajny. Puszka do siedzenia. Nie? Taka puszka do siedzenia, patrzcie, tu jest. Dzień dobry. O, nawet z Polski ludzie tu są. Nie, Robert? No. Ja nie mogę. Dzieci nas zaczepiły. No. Fajnie, fajnie. Podoba mi się tu już. Tak, teraz z tej strony jak to wygląda. Tam się w piłkę grają. No i znaleźliśmy auto. Robert, cieszysz się? Ja tak? Cieszę się, nie musimy tak szybko wracać. Ja. My go Kaspi nie chcę za bardzo. Chyba obejrzę, co tam jeszcze jest. Ale już wystarczy, już jest za ciepło. Już zmordowani my są. Jak jest ciepło, ciepło też męczy. Wolę w takie dni, gdzie jest chłodnie chodzić. Kaspi, wsiadaj. No i wracamy do domu. Zmęczeni, zmordowani, Kaspi też. Fajnie, bo fajny park, ciekawy. Zawsze coś innego znowu. Taki więcej nowoczesny, można by było powiedzieć. Była w Skonii taki, jak to mówisz, Industriegebiet taki, no. Trochę fabryki, trochę jakichś statków, trochę arenu, trochę, no ciekawie było. Jeszcze nawet nie wiedziałam, że tu takie coś istnieje. Naprawdę nam się podobało, także jeśli wam się też również podobało, subskrybujcie nasz kanał i dawajcie łapki w górę. Także do zobaczenia, cześć!